Mój pomysł, czyli reksiospekcja, zrodził się podczas projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Plineu Kobiety Liderki Obywatelki. Witamy Państwa na pierwszym z cyklu spotkań z Reksiem, ze Starymi Bajkami. Witamy w Centrum Kultury. Ja może powiem, jak będzie podzielone spotkanie, tak organizacyjnie. Pierwsze 45 minut to będą bajki na dużym ekranie. Potem będziemy prosili Państwa o 10 minut takiej przerwy, żebyśmy mogli usunąć wszystkie ławki i krzesła z tej sali. I dzieci będą miały zabawę razem z poczęstunkiem. Zabawę będą prowadzić wolontariusze kultury, którzy działają przy Centrum Kultury. I oprócz tego tutaj jest naszykowane miejsce dla rodziców. Ja bym chciała, żeby rodzice zostali w jak największej ilości. Wybrałam akurat pokaz bajek ze względu na to, że chciałam trafić do grupy najmłodszych odbiorców, do grupy dzieci do lat 7, ze względu na to, że jakby oferta kulturalna, którą w tym momencie dysponujemy tutaj w Centrum Kultury, jakby troszkę omija tych najmłodszych. Założeniem całego przedsięwzięcia było nie tylko pokazanie tych bajek, ale też spotkanie z rodzicami, przedstawienie im naszych pomysłów na ofertę kulturalną skierowaną do tych najmłodszych dzieci i dowiedzenie się, co oni o tym sądzą, czy mają jakieś uwagi, czy mają jakieś swoje pomysły, w którą stronę iść z tym programem w przyszłości. Jakby kluczem tego wszystkiego była partycypacja społeczna, czyli nie dawanie gotowej oferty wymyślonej przez kilka osób, tylko wysłuchanie też rodziców, wysłuchanie też dzieci, opiekunów, co oni o tym sądzą i co chcieliby ewentualnie od siebie wnieść do tego programu. Ankiety zostały naszykowane tak, że jakby proponujemy 6 przedsięwzięć, w których partycypują nie tylko dzieci, ale też aktywnie rodzice. Chcieliśmy też to nakierować w tą stronę, żeby być może powstał w przyszłości jakiś klub rodzica, żeby to było miejsce przyjazne i dla rodziców, i dla dzieci, żeby ten Dom Kultury był takim miejscem otwartym dla wszystkich tych grup pokoleniowych. W Zawoi moim zdaniem jest problem ze społecznością obywatelską. Nie istnieje w zasadzie trzeci sektor. Jest bardzo mało fundacji, stowarzyszeń. Bardzo mało jest możliwości i narzędzi, które byłyby dawane ludziom do wypowiedzenia się, do tego, aby oni jakby sami tworzyli miejsca dla siebie. Ten projekt był takim, dla mnie przynajmniej, pierwszym krokiem do wysłuchania ludzi, jak ten Dom Kultury ma dla nich wyglądać, akurat tu w perspektywie tych najmniejszych dzieci. Ale chodziło o to, żeby ten Dom Kultury tworzyli właśnie ludzie, żeby to nie był Dom Kultury pracowników tej instytucji, ale ludzi, którzy są naokoło. Nie chciałabym mówić, że coś się na pewno uda, że coś wyjdzie na 100%. Można mówić tutaj o marzeniach, o czymś, o kierunkach. Ten projekt jakby nakreśla pewne kierunki, nakreśla kierunek tej partycypacji społecznej. Jakby to jest clue tego wszystkiego. Nie tylko w stosunku do dzieci, bo to jest jedna rzecz, która mam nadzieję zapoczątkuje, w zasadzie już zapoczątkowała, bo zaczynamy robić też rzeczy dla seniorów, zaczynamy robić też rzeczy skierowane stricte do kobiet. I chyba to jest to marzenie, żeby dzięki temu projektowi uaktywnić to społeczeństwo tutaj, żeby przyciągnąć ich, żeby oni budowali ten Dom Kultury. Kogo